Siema, ja jestem Mateo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie taki trochę nietypowy odcinek, bo dzisiaj zrobię sobie unboxing oraz porównanie, jakby też test nowego mikrofonu Novox NC1. Zanim jednak zaczniemy, to chciałam tylko powiedzieć, że mając 70 tysięcy subskrypcji, byłem jedynym youtuberem mając tak słaby mikrofon. Bo wcześniejszy mój mikrofon to był to mikrofon konwersacyjny, który pewnie dobrze znacie. Czyli jak ja to mówię, patyk z kulką na końcu. Mimo że zapłaciłem za niego 105 zł, to ten mikrofon ma tak duże szumy, że nawet gdy w programie odszumie się go na 30%, to dalej słychać lekkie szumy. Więc po pół roku zarobiłem sobie na nowy mikrofon, Novox NC1. No i co, jeszcze go nie odpakowałam, sam się boję, czy będzie dobry dźwięk, czy nie. Być może nie jest warte tych pieniędzy, które na niego wydałem. Także co, zapraszam do oglądania, zrobimy sobie unboxing, test tego mikrofonu oraz porównanie mojego wcześniejszego mikrofonu i tego, który za chwilę odpakujemy. Także zapraszam do unboxingu. A więc moi drodzy, robimy przy okazji taki unboxing, a przy okazji test tego mikrofonu i porównanie do mojego wcześniejszego mikrofonu, tak jak wam już wcześniej mówiłem. Oczywiście bez dwóch zdań jakość tego mikrofonu będzie lepsza, z tego względu, że to jest mikrofon pojemnościowy, jest on przede wszystkim też droższy. Także po prostu chcę zobaczyć, czy jest sens wydawanie większej ilości pieniędzy, czy będzie efekt o wiele bardziej zadowalający, nie? Także co, od razu przechodzimy. Kurde, jestem trochę podekscytowany, nie ukrywam. Ponieważ marzyłem o tym mikrofonie odkąd pamiętam. W ogóle, co mnie tutaj zaskoczyło, są tutaj dwa pudełka. Znaczy, to nie wiem, czy to jest jakieś dziwne, ale wiecie, mikrofon powinien mieć jedno pudełko. Dobra, w takim razie, tak jak mówiłem, mamy tutaj dwa pudełka. Jedne jest od statywiku. Okej, to już kleję. Jedne jest od statywiku, natomiast drugie jest od samego mikrofonu. Teraz tak, kupiłem sobie mikrofon w wersji czarnej. Nie wiem czemu, po prostu bardziej mi się spodobała wersja czarna. I w sumie z tego co widziałam, mało osób ma wersję czarną, bo jak widziałam testy i recenzje tego mikrofonu, to każdy miał praktycznie wersję białą. Także ja będę takim jednym z nielicznych wyjątków, który ma właśnie wersję czarną. Dobra, tutaj trzeba to chyba rozciąć. No i moi drodzy, historyczna chwila. W piękną gąbkę jest zapakowany ten mikrofon. Jup. Dobra, mamy nasz mikrofon. Ej, on jest mały. Jaki on jest mały, patrzcie na pudełko. To jest pudełko. Ja myślałam, że on będzie gdzieś mniej więcej takiej wielkości. Jaki on jest mały. To jest taki mikrofon, ja myślałam, że on będzie 3 razy większy. W ogóle napiszcie, czy ten mikrofon, on jest chyba normalnie, on jest większy, on nie jest taki mały. Dobra, mamy tutaj oczywiście przewód USB, bo ten mikrofon jest na USB. Praktycznie w sumie wszystkie mikrofony pojemnościowe są na przewód USB. To nakręcamy. Ogólnie ta budowa jakby tego, znaczy składanie tego mikrofonu nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Chyba, że za chwilę się czymś zeskoczy, co nie? Dobra, tutaj już sobie dokręciliśmy i teraz chyba musimy rozpakować drugie pudełko właśnie z tym statywikiem. Ogólnie to można było jeszcze dopłacić 100 zł więcej i mieć taki profesjonalny statyw, taki długi z pukfiltrem, ale niestety na to sobie nie mogę pozwolić, bo aż tak bardzo bogaty to ja nie jestem. Statywik, w ogóle co mnie zaskakuje, może to dlatego, że zawsze kupowałam te tanie mikrofony za 20 zł, to wszystko jest tutaj bardzo masywne, naprawdę. Podnieść taki mikrofon, myślę, że on waży około kilogram, 1,5 kg. Dobra, i mamy w tym momencie statyw, tak? Znaczy taki mini. Dobra, i teraz jak to się tutaj do... Aha, dobra. I to chyba tyle, tak? I to chyba tyle, moi drodzy. I co? I to tak? Po prostu? Nie, ja coś zrobiłem... Coś robię źle. Dobra, słuchajcie, już wiem na jakiej zasadzie to działa. Wystarczyło tylko patrzeć sobie na rysunek, który jest tutaj. I okazało się, że tak, na początku muszę to sobie wkręcić. Teraz, słuchajcie, cała magia polega na tym, że po prostu muszę te rączki jakby odgiąć. O właśnie, w ten sposób. Wiem, dlaczego ten statyw jest taki inny, ponieważ ja zakupiłem sobie statyw w wersji premium. Jak widzicie, tutaj jest coś takiego. Premium quality, nie wiem, czy wy to widzicie. Dlatego po prostu, jak widziałam tu na jakichś innych filmikach, recenzjach, to wszyscy mają taki inny statyw, taki trochę bardziej prostszy, natomiast ja dostałam premium quality. Także moi drodzy, jesteśmy już przed komputerem. Przy okazji ogarnąłem sobie, jak tu ma wszystko stać, także już jest wszystko git. Za chwilę zobaczycie czysty, nieobrobiony dźwięk właśnie z tego mikrofonu. 3, 2, 1. Bum, dokładnie tak. Teraz słyszycie właśnie mnie z tego fajnego mikrofonu.
Przyznam się szczerze, że sądziłem, że ten mikrofon będzie słabszy. Ponieważ wiecie, wszyscy mogą mieć super jakość mikrofonu, bo zazwyczaj każdy ma chłodzenie, tak, procesora. Natomiast ja nie mam chłodzenia komputera i w tym momencie bardzo mi głośno komputer chodzi. I właśnie myślałam, że skoro komputer, który jest tutaj pod biurkiem, bardzo głośno chodzi i ja to wszystko słyszę, to mikrofon też będzie to słyszał. Ale okazuje się, że nie, że praktycznie tak naprawdę bardzo niewielkie szumy. Ja w ogóle żadnych szumów nie usłyszałam w tym mikrofonie i przyznam się szczerze, że tak. Jeżeli chodzi o Blue Yeti, a ten mikrofon, to naprawdę polecam ten, ale nie dlatego, że teraz go kupiłem, tak, i jest wszystko fajnie, bo nad Blue Yeti nie trzymam w ręku, ale oglądałem tam różne testy i przyznam się szczerze, że jeżeli ma się wydawać o 400 zł więcej, no to o 350 zł więcej na Blue Yeti, to tak naprawdę ja jako człowiek, który w ogóle się nie znam na technice audio, nie zauważyłem żadnej różnicy. Tak samo i taki typowy widz też tak naprawdę do audio nie przywiązuje tam większej wagi, więc być może po prostu tylko profesjonaliści znajdą jakąś tam różnicę między tym mikrofonem, a takim załóżmy Blue Yeti, czy też innymi mikrofonami tak do 1000 zł. Także co, zrobimy sobie teraz krótki test. Ten mikrofon versus ten długi mikrofon. Także 260 zł kontra 105 zł. Zobaczymy, czy jest sens wydawać w ogóle o tyle więcej pieniędzy. A więc dzień dobry, w tym momencie słyszycie mnie właśnie z tego mikrofonu konwersacyjnego firmy Azusa model MH812. Są szumy i też szumy są naprawdę słyszalne w porównaniu z tym mikrofonem. I teraz w sumie pytanie się nachodzi tutaj do Was, czy jest sens wydawać 150 zł więcej, żeby mieć lepszą jakość dźwięku. A więc dzień dobry, jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. W tym momencie słyszycie mnie z Novoxa. Prawdopodobnie jest lepsza jakość dźwięku, prawdopodobnie, bo nie mam w tym momencie odsłuchu i w ogóle z tego co oglądałem te wszystkie testy, to wszyscy mówili, że jedynym minusem tego mikrofonu jest to, że nie ma odsłuchu, czyli nie można siebie posłuchać, tak? A ja wam powiem, że można, tylko trzeba specjalny sterownik dźwiękowy sobie zainstalować. Ja taki już sobie zainstalowałam i normalnie można się odsłuchać. Mogę w tym momencie sobie założyć słuchawki, które mam tutaj i będę siebie słyszał. Będę słyszał tak jak w tym momencie to, co mówię. Także tak, to by było już na tyle w tym odcinku. W sumie każdy chyba zauważył, który mikrofon jest lepszy. Znaczy to oczywiście było logiczne, tak, i takie normalne, że droższy mikrofon, pojemnościowy mikrofon, który ma swoją kartę dźwiękową wbudowaną w siebie, tutaj gdzieś pewnie, jest na pewno troszeczkę lepszy. Ale no, w każdym razie bardzo dziękuję za oglądanie. Możecie dostać łapeczkę w górę. Zapraszam na live'y i na odcinki, znaczy zawsze Was zapraszam na odcinki, ale teraz live'y będą o wiele lepsze. Także co, miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć, piona.